20 września seminarzyści Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, emerytowanym biskupem Marianem Buczkiem, rektorem seminarium księdzem Piotrem Brzeskim oraz wychowawcami i nauczycielami modlili się na polu marsowym za dusze żołnierzy, którzy polegli za Ukrainę. Wraz z klerykami byli też studenci Instytutu Teologicznego świętego Józefa Bilczewskiego, wśród których jest także 5 czynnych wojskowych, którzy wybrali studia w Instytucie Teologicznym, aby zdobyć odpowiednią wiedzę i pełnić posługę kapelana wśród swoich braci. Pole Marsowe obok cmentarza Łyczakowskiego to miejsce pochówku ukraińskich żołnierzy poległych w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. W tym pomniku wojennym pochowano już ponad 800 osób. Niechaj im świty wieczne spoczywania, daj im Gospody, a światło i wieczne niechaj im świty.